Mela Kruk z pierwszej A liceum od niedawna jest dziewczyną Darka Teodorczyka z równoległej klasy. Nastolatka jest bardzo zakochana i nie zauważa, że chłopak nie traktuje poważnie ich związku. Co się stało? Nie mogę dać ci buzi? Nie możesz. Dlaczego? Co się stało? Pogadamy potem, okej? Okay? Nie no, chodź, pogadamy teraz, powiesz mi, co się stało. Nie widzisz, że jestem zajęty? Nie no, ale nic nie robisz, chodź, powiesz Chcesz? Mi. Chcesz? To ci powiem. I nie jesteśmy już ze sobą. Jak to nie jesteśmy ze sobą, Darek? Co Melania, nie pasujemy do siebie. Koniec z nami. Ale co ja zrobiłam nie tak? Nie jesteś taka, jak myślałem. Po prostu. To znaczy? Chcesz wiedzieć? No. Jesteś drętwa i nudna. Ale już tak przy całej szkole. Jak możesz mówić mi takie rzeczy i to jeszcze przy wszystkich? Pytałaś? To ci odpowiadam. Ty byś tylko chciała chodzić na jakieś nudne spacery za rękę, do kina. Czyż to jest nudne? Ale przecież jestem taka sama od początku. Nic Właśnie. Się nie zmieniłam. Wcześniej tego nie widziałem. Sorry, ale ja potrzebuję kogoś bardziej szalonego. Lena, idziesz do sklepiku? Ale z ciebie świnia. Mela! Darek to dupek. Maja i Sabina wcale nie są zaskoczone zachowaniem Darka. Jest im przykro, że ich przyjaciółka cierpi, ale uważają, że chłopak nie był dla Meli odpowiedni. Nie przejmuj się, on nie jest ciebie wart. Dokładnie, był beznadziejny, a poza tym zawsze cię olewał. Nieprawda, byliśmy ekstra parą. Mela, on ciebie nawet nie szanował. Robił ci łaskę, że czasami poszedł z tobą do kina. Słyszałeś cię? Jego kino nudzi, a ja głupia kazałam ze mną wchodzić. No ale chyba nie myślisz, że to twoja wina. No chyba tak, skoro jestem nudna. Nie jesteś nudna, jesteś super. To on jest beznadziejny. Powinnaś się cieszyć, że już z nim nie chodzisz. Cieszyć? Ale jego kocham, Sabina, nie rozumiesz? Ale on ciebie nie, musisz o nim zapomnieć. A może to moja wina? Może to ja się powinna bardziej starać? Mela, on cię rzucił na oczach połowy szkoły. Powinnaś być wściekła, nie płakać i jeszcze bardziej się starać. Ale ja go kocham, czego wy nie rozumiecie? Mela, wydaje ci się, jego nie da się kochać. Zapomnisz o nim za dwa dni. Zobaczysz. Nie zapomnę o nim nigdy. Moje przyjaciółki niczego nie rozumieją. Ja kocham Darka. Jestem w szoku, że ze mną zerwał. Może faktycznie byłam za nudna i za mało szalona. To moja wina, że go straciłam.